Hej, piję sobie kawkę i sprawdzam nowe miejsce do nagrywania, ponieważ robię przeprowadzkę biurkową i taką stanowiskową, bo jak się okazało, mieliśmy z chłopakiem biurka w tym samym pokoju. No i okazało się to, że nam się to zupełnie nie sprawdza i zakłócamy sobie spotkania i różne inne rzeczy, pracę i w ogóle, więc ja stwierdziłam, że chciałabym to swoje biurko i swojego kompa i monitor mieć jednak w drugim pokoju, żebyśmy mieli osobno i żebyśmy sobie nie przeszkadzali w pracy czy tam w nauce, bo po prostu często jest tak, że ja się na przykład czegoś uczę, on gada, mnie to denerwuje, no i generalnie nam to nie służy, więc ja się zaraz tutaj biorę za porządki i za przeprowadzkę tego całego biurka, szuflad i innych rzeczy. Będę musiała tu odkurzyć. Przestawiłam w ogóle sama łóżko, bo ja oczywiście chciałam wszystko zrobić na już, bez pomocy. Więc jestem taka trochę Zusia Samosia. Więc przestawiłam całe wielkie łóżko, biurko i milion innych szafek. I zaraz pęknie mi kręgosłup, ale jestem zadowolona, bo tutaj będzie taki fajny kącik do nagrywania też. Tutaj mam przed sobą duże okno. Teraz jest trochę ciemno, bo już właśnie się robi późno, ale myślę, że to będzie fajne miejsce, żeby sobie tutaj nagrywać, czy też do nagrywania podcastów. No, ale ogólnie miałam poczekać z tym vlogiem do dnia następnego, ponieważ zamówiłam sobie Kindla i miałam zrobić taki unboxing już pełny z jedną i z drugą rzeczą, ponieważ dzisiaj przyszła do mnie paczka z Empiku, jeszcze z książkami papierowymi. Nie zabijcie mnie i nie słuchajcie tego, że miałam już nie zamawiać więcej książek, ale już naprawdę nie zamawiam nic. Przyszła do mnie paczka z Empiku z paroma, chyba są 3 albo 4 książki, już nie pamiętam dokładnie. I chciałabym sobie ją z Wami odpakować i pokazać Wam, co kupiłam. No i właśnie miałam zaczekać do tego momentu, aż przyjdzie mi jeszcze ten Kindle, ale już nie. No i miałam poczekać jeszcze do tego, aż przyjdzie mi mój Kindle. Zamówiłam Kindle 11 chyba, bo to jest ten jeden z nowszych, taki wiecie, prostszy. Ja nie chciałam nie wiadomo jak skomplikowanego tego Kindle, bo widziałam, że są nawet takie po 1000 zł i po 2000 i jakby no już bez przesady. Mam jeszcze iPada, więc bez przesady. No i ogólnie ja kiedyś tam miałam dawno temu czytnik, ale jakiegoś tam chyba pocketbooka i on po latach się już zepsuł. No i stwierdziłam, że właśnie lekiem na moje kupowanie książek i na to dźwiganie, i na to, że mam tutaj takie sobie światło wieczorami i przez to mniej czytam, zauważyłam, to dobrym pomysłem będzie właśnie czytnik. I też ogólnie bardzo długo jadę na uczelnię, prawie za 40 minut. I to są takie momenty w ciągu dnia, kiedy ja się nudzę i chętnie bym sobie coś przeczytała, ale nigdy tych książek papierowych mi się ze sobą nie chce nosić. I też no, fajnie jest się uwalić po prostu z czytnikiem na boku i palcem przesuwać strony, no nie ukrywajmy. Więc na pewno zrobię też unboxing tego Kindle i pokażę Wam, co tam sobie zacznę na nim czytać, ale przejdźmy już i odpakujmy to zamówienie z Empiku jeszcze w formie papierowych książek. Teraz już sama nie będę wiedziała, co mam czytać. Mam jeszcze jedną poprawkę w sesji, kurs, projekt końcowy, egzamin w kursie będę miała, no więc po prostu brakowało mi książek do czytania. Słuchajcie, tu są tylko 3 książki. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że 4, no ale dobra. I tak, pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to mówiłam o tym nawet w ostatnim vlogu, gdzie robiłam taki... No i dobra, pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to jest ta książka. I mówiłam o niej w poprzednim vlogu, kiedy robiłam taki mini przegląd Empiku. I to jest Frida McFadden i tytuł tej książki to Pomoc domowa. To jest taki thriller. Do końca nie wiem o czym, mogę się tylko domyślać, bo przeczytałam tylko jakiś tam krótki opis, ale obejrzałam tyle filmików na YouTubie tych takich zagranicznych, tyle osób polecało tę książkę. Ja jej w ogóle nie mogłam znaleźć stacjonarnie, bo ta angielska, amerykańska wersja The Housemaid zupełnie mają inną okładkę, w ogóle nie przypominającą tą. Więc ja szukałam innych kolorów i w ogóle innej okładki, ale okazało się, że ta polska wersja jest inna. Bardzo ładna jest ta okładka swoją drogą. Podobno jest to świetna rozrywka i naprawdę wciągająca. Ja w ogóle nic tej pani, tej Fridy McCadden nie czytałam nigdy, a
ponoć warto, także sprawdzę bardzo chętnie i przeczytam. I teraz druga książka, coś już bardziej z takiej kategorii psychologiczno-rozwojowej, i jest to Renée Brown. Renée Brown ma te swoje różne takie wystąpienia. Ja oglądałam kiedyś na Netflixie, chyba nawet był jedno z tych wystąpień było tam udostępnione. I faktycznie ona jest taka bardzo przekonująca, taka motywująca, ale też jakoś tak się ciepło na serduszku robi, jak się jej słucha. No i generalnie słyszałam, że to jest taki, wiecie, guru ogólnie dla wielu, wielu osób. I o tej książce słyszałam już dawno temu, ale summa summarum gdzieś tam o niej zapomniałam. I słuchajcie, obserwuję na Instagramie Hanię. Teraz nie wiem, boję się, żebym nie przekręciła nazwiska, ale Hania S. w każdym razie, która jest, już chyba skończyła w ogóle psychologię i teraz się szkoli na psychoterapeutkę. I pamiętam, że ona bodajże w tamtym roku, albo mogło to już być nawet 2 lata, ja nawet nie wiem, bo długo odkładałam przeczytanie tej książki. Ona w każdym razie serdecznie ją polecała, no i trochę mnie skusiło to polecenie, ale też okładka. Także na pewno jak przeczytam, to chętnie się z Wami podzielę moją opinią. Ona jest króciutka, bo ja widzę, że ma 158 stron. Także nawet nie wiem, czy w sumie od niej nie zacznę, bo wydaje mi się, że to jest takie, wiecie, na jedno popołudnie. Ale przyznajcie sami, że okładka jest prześliczna. Naprawdę bardzo ładnie zrobiona. I teraz trzecia rzecz. Bardzo proszę się ze mnie nie śmiać. Ale zamówiłam książkę, totalnie pod odmóżdżenie, relaks, jakiś weekend, mam nadzieję, że po tej sesji poprawkowej i po różnych tam innych moich egzaminach z programowania. To jest coś, ja nie wiedziałam, że to w ogóle istnieje, słuchajcie. Ja byłam fanką Zmierzchu, jak byłam nastolatką, miałam jakieś, nie wiem, 12 albo 13 lat i ja byłam na wszystkich filmach w kinie. Przeczytałam wszystkie te książki, ale wiecie, zrobiłam to raz i nie jestem jakąś taką olbrzymią fanką, żebym teraz po latach do tego wracała. Chociaż nie ukrywam, że bardzo bym chciała. Nawet ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, że może jak do niej przyjadę, to byśmy sobie zrobiły taki maraton w Zmierzchu i obejrzały te filmy, bo ja, przyznaję się szczerze, nie oglądałam tego więcej niż raz. Oglądałam po prostu wtedy, jak miałam te 12-13 lat, nie pamiętam ile mogłam mieć. Myślę, że w ogóle pierwszą swoją książkę, pierwszą część to czytałam, jak miałam nawet jakieś 10-11, mogło to już być nawet wtedy, bo wtedy gdzieś tam zaczynałam swoją przygodę z książkami. I wtedy mama mi kupiła parę książek takich różnych, czy to fantasy, czy to jakichś takich, wiecie, dla nastolatek. I ja się wciągnęłam wtedy w czytanie. No i później się właśnie zaczęło od tego Zmierzchu, więc to był taki początek mój czytelniczy. I nigdy tego nie oglądałam, ani nie czytałam po raz drugi. Ale obejrzałam jakiś reading challenge na YouTubie, gdzie dziewczyna czytała chyba przez tam, nie wiem, 24 godziny, czy przez 72 godziny, czy w ogóle przez cały tydzień, już nie pamiętam dokładnie, podlinkuję ten film na dole dla zainteresowanych. I ona tam czytała całą serię Zmierzchu od początku. I z tego filmiku dowiedziałam się, że istnieje książka, która jest z perspektywy, która jest napisana z tej perspektywy Edwarda. Boże, ja nie miałam pojęcia. Ja nie miałam pojęcia, no i okazało się, że ta książka wcale nie jest taka stara, bo tamte poprzednie, no to wiecie, jest tam 2008 czy tam któryś, a tutaj mamy napisane, że to jest 2020, copyright by Stephanie Meyer. Polish Edition chyba 2021 czy coś takiego. No i ja stwierdziłam, że ja chcę się dowiedzieć. Pewnie ta książka się okaże beznadziejna, albo może być tak, że będę bardzo rozczarowana, ale mimo wszystko chcę spróbować. I ja się chcę dowiedzieć, ponieważ byłam zawsze wielką fanką Edwarda i zawsze jak ktoś mnie pytał, czy Edward, czy Jacob, no to ja oczywiście mówiłam Edward. Mega chcę się dowiedzieć, o co tam chodziło i chcę przeczytać całą tę historię od nowa z jego perspektywy. Może ewentualnie sobie później kiedyś jeszcze porównać z filmem, czy właśnie obejrzeć z przyjaciółką, czy coś. Nie będzie mi się chciało pewnie tych pierwszych książek czytać, tych starych, ale stwierdziłam, że koniecznie sobie zamówię. To jest Słońce w mroku.
Stefanie Meyer, autorka sagi Zmierzch Światowego Fenomenu. No i tutaj mamy, słuchajcie, opis taki. Opowieść o wiecznej miłości śmiertelniczki i wampira narodziła się, gdy Izabela Słon i Edward Cullen spotkali się w pierwszym tomie sagi Zmierzch. Dotychczas znaliśmy tę historię z perspektywy Belli, jednak autorka uznała, że Edward także zasługuje na to, by móc opowiedzieć swoją wersję. Jego relacja jest zdecydowanie bardziej mroczna. Także can't wait. Chcę to mega zacząć. I nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. Chciałabym też nagrywać takie relacje, wiecie, w trakcie czytania tego na bieżąco. Jest w ogóle dosyć gruba, także... 700 coś stron, słuchajcie, 750 stron. No, także nieźle. Dowiem się, co Edward miał w głowie, zadając się z nastoletnią Bellą. Widziałam właśnie takiego mema, śmieję się, bo widziałam na Facebooku takiego mema jakiś czas temu, że od ilu lat jesteś wampirem, tam, który skończył 17 lat, czy coś takiego. No i ten gościu mówi, że tam chyba od 30 do, czy od 40. A, super, damy cię do randomowego liceum w jakimś małym miasteczku, nie? No i tak właśnie śmiałam się, że to a propos i Zmierzchu, i też The Vampire Diaries, które oglądałam ileś tam razy. I z kolei mam takie w ogóle wrażenie, że Pamiętniki Wampirów mi się zawsze bardziej podobały, bo ja jednak ten serial oglądałam non-stop, co jakiś czas do niego wracałam, a właśnie do Zmierzchu jakoś tak nigdy nie wróciłam. No, ale teraz mam okazję przeczytać i dowiedzieć się o tej mrocznej perspektywie relacji na całą tę historię. No, zobaczymy, co jemu tam się działo w głowie. Nie śmiejcie się ze mnie. Ja serio mówię, że jestem tego mega, mega ciekawa. Także to było tyle, jeżeli chodzi o moje zamówienie z Empiku. Książki w formie papierowej. Na swoją obronę dodam, że były tylko 3 i czekam na mojego Kindla, aż mi przyjdzie i zrobimy sobie wtedy też taki unboxing Kindla, no i może coś sobie na tego Kindla już pobiorę z mojego tam konta na Empiku i zacznę sobie czytać na czytniku. To jest po prostu świetne i ta wygoda, i można czytać i w samolocie, i na wyjazdach. Mi właśnie tego ostatnio brakowało, bo zaznałam jakby tego luksusu, kiedyś tam miałam ten czytnik. I nawet brałam go w różne miejsca, a teraz jak nie miałam żadnego czytnika, no to zawsze zabierałam taki stos książek po prostu na wyjazdy i dźwigać to jest później masakra. W takim jednym małym, cieniutkim czytniku można sobie mnóstwo książek zawsze gdzieś tam mieć przy sobie. No dobra, nie przedłużam, odezwę się później. Mam następny dzień, nie pokazuję się, bo mam na twarzy maseczkę i słuchajcie, ta maseczka z Bielendy, Skin Sensory Mask, jakoś tak, nawilżająca maseczka prebiotyczna, to jest już moje chyba drugie albo trzecie opakowanie i ogólnie właśnie je zdękowałam, także serdecznie polecam, bo ona naprawdę nawilża i teraz będę się uczyć, więc stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby ta skóra w międzyczasie się trochę nawilżyła. No i generalnie biorę się za naukę, bo mam w przyszłym tygodniu poprawkę w sesji. No a jak wiadomo, szkoda kasy na warunek, więc biorę się za naukę. Mam matmę dyskretną do ogarnięcia. To nie jest moja pasja zdecydowanie i nie ogarniam tego. No i teraz postanowiłam, że włączę sobie, słuchajcie, takie na YouTubie są filmiki Study With Me. I to są filmiki głównie Pomodoro, czyli mamy ustawiony timer na przykład na 50 minut i tam później jest 10 minut przerwy, znowu 50 minut, 10 minut przerwy i tak powiedzmy przez 2-3 godziny, po czym jest tam chyba dłuższa przerwa czy coś takiego. Generalnie mi to na przykład bardzo pomaga, bo ja jak nie mam takiego określonego czasu nauki, w sensie, że na przykład nie powiem sobie, że uczę się teraz przez godzinę albo przez dwie, tylko po prostu tak to rozwlekam przez cały dzień, to tym bardziej się nie mogę skupić i jakby taką większą niechęć mam do tego, zauważyłam. I ta metoda Pomodoro jest genialna, bo to po prostu czasami się nawet włącza ten minutnik na 25 minut. No i to jest takie podejście w głowie, że wiecie, no to jest tylko 25 minut. I przez te 25 minut już tak jakby jesteście wciągnięci w temat i jak już się przeważnie zacznie, no to już później jakoś leci i jakoś idzie. Najgorzej jakby jest zacząć i ja właśnie
już kiedyś, dawno temu słyszałam o tej metodzie i niedawno zaczęłam ją stosować i właśnie pomodoro to jest moja ulubiona rzecz. Zwłaszcza, że ja sobie włączam takie różne pomodoro na YouTubie, gdzie jest właśnie w tle na przykład tam deszcz czy taki white noise, ten biały dźwięk i to pomaga faktycznie w skupieniu, więc jeżeli macie coś do, nie wiem, pisania na kompie albo tak w ogóle do pracy przy kompie, to też bardzo pomaga, bo ustawiacie sobie ten czas, widzicie, że tam leci ileś tam i przeważnie w tych filmikach jakby ten timer pika w momencie, kiedy jest ta pierwsza sesja skończona, potem jest chwila przerwy i potem następna i tak dalej, i tak dalej. Więc super sprawa jest to pomodoro. No właśnie, niestety chciałabym sobie poczytać i opowiadałam wam wczoraj o tych książkach, które zamówiłam i tak dalej. No, ale priorytety to jest na razie ważniejsze. W ogóle zauważyłam, że mi w nauce też pomaga coś takiego, że sobie wyznaczam takie małe nagrody w stylu, że jak się teraz pouczę przez 2 godziny czy 3, to potem będę mogła sobie na przykład pół godziny poczytać. I tak właśnie sobie dzisiaj rozpisałam w moim kalendarzu to wszystko. I właśnie dalej używam tego mojego organizera kalendarza z Tuyo. Jest on genialny, trochę ciężki i wielki, więc tak jak go noszę w torbie, to on trochę faktycznie waży. Ale jest tutaj wszystko idealnie tak, jak ja bym chciała i tak, dosłownie to jest kalendarz moich marzeń. I tu sobie dzisiaj wypisałam wszystkie zagadnienia, które chciałabym ogarnąć na tę poprawkę. No i wpisałam sobie też w ten plan dnia, jakby w taką nagrodę, godzina czytania. Taka godzina, wiecie, bez przerywania, czyli mam nastawiony timer, budzik. I nic mnie i nikt od tego nie odrywa, tylko ja sobie wtedy czytam i się odmóżdżam i się przenoszę trochę w inny świat. Nie wiem jeszcze, co tam będę później czytać, ale widziałam też na InPoście, na aplikacji InPost, że już tam chyba wydano do doręczenia, czy wysłano mój Kindle, o którym wam mówiłam. Dlatego to jest też taka moja motywacja teraz do nauki, bo myślę sobie, że później, wiecie, w nagrodę sobie pójdę po tego Kindle i może go z wami rozpakuję. No ale teraz biorę się faktycznie za robotę i później mam nadzieję, że faktycznie ten Kindle do dzisiaj przyjdzie, bo już tam właśnie było napisane, że przyjęta w oddziale i chyba wydano do doręczenia, więc przeważnie to tak jakoś pewnie po południu będzie czy coś takiego. No i generalnie ja te filmiki, jeżeli właśnie programuję albo robię projekty w kursie moim, to też często sobie włączam, bo wtedy tam leci sobie jakiś szumik, czy biały właśnie jakiś szum, czy deszcz, czy jakieś takie odgłosy, wiecie. I jak patrzę, że ktoś też robi i pracuje, albo właśnie też są takie filmiki w stylu Code With Me i tak dalej, gdzie faktycznie widać, że na przykład jakiś gościu siedzi i coś tam programuje, to wtedy też zauważyłam, że mam taką większą motywację do tego, żeby to zrobić. Jakoś tak mam takie poczucie wtedy, że nie tylko ja się męczę i to robię i jakoś tak wtedy łatwiej się skupić. No nie wiem, dajcie znać, czy kiedyś tak mieliście, jeżeli się do czegoś uczyliście, albo na przykład w pracy, czy sobie puszczacie jakiś, czy podcast w tle, często gdzieś tam sobie włączałam jakiś podcast w tle, czy właśnie jakieś takie białe szumy, czy do zaśnięcia też często sobie takie coś włączam. Czy to tylko ja tak mam, czy wy też tak czasami macie. A ja się teraz biorę za ogarnianie moich notatek i no, potrafię często przeskrolować całego TikToka i obejrzeć wszystkie filmiki How to Study, a potem się faktycznie nie studiować. Także no, biorę się za tą robotę i odezwę się później. Udało mi się przez 3 godziny uczyć w pełnym skupieniu, także sama jestem pod wrażeniem, że nie sięgałam nawet po telefon. Ale teraz oderwała mnie informacja o tym, że przyszła moja paczka do paczkomatu, więc szybko poleciałam. I zaraz bierzemy się za rozpakowywanie, tylko łyk kawki. Więc tak jak mówiłam wcześniej, zrobimy sobie unboxing mojego Kindla. Ja, słuchajcie, zamówiłam, absolutnie się nie znam na tych rodzajach tych modeli Kindla, ale chciałam takiego najprostszego, ale z kolei nie jakiegoś bardzo też starego, wiecie. Już tam wyszło ileś tych wersji. No i zamówiłam też do niego etui, żeby mi się nie zniszczył od razu i nie porysował.
taki dźwięk folii bąbelkowej. ASMR. Ja lubię takie akurat dźwięki. Dobra. No i co my tu mamy? Mamy tutaj Kindla mojego i to jest Kindle 11, 16 GB, czyli to jest ten chyba jeden z nowszych modeli, bo wiem, że na przykład chyba moja koleżanka ma 10, moja mama ma chyba 9, jakoś tak. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z nowszych tych modeli Kindla. Czy coś tu jest jeszcze napisane? Chyba to, co w takim zwykłym Kindlu. Jestem ciekawa, czy one się jakoś bardzo różnią wyglądem, więc kiedyś, jak będę miała okazję, to sobie porównam. No i odpakujmy. Ale się cieszę, czekałam na tę paczkę po prostu. Dzisiaj to już... Wcześniej jakoś o tym nie myślałam, ale dzisiaj cały dzień o tym myślałam. Ej, ja nie wiem, czy on nie jest mniejszy. Albo może teraz mi się wydaje. Zastanawiam się, czy on nie jest mniejszy niż ten poprzedni Kindle. Ale właśnie może tak tylko mi się wydaje. On przychodzi jeszcze tak zapakowany w taką folijkę. No, uwielbiam takie właśnie te folijki. No. Wiem, słuchajcie, wiem. Wiem, o co mi chodzi. One chyba rozmiarowo i tak dalej, to te przekątne wyświetlacze mają taką samą, mniej więcej. Tylko moim zdaniem, jeszcze muszę sprawdzić to, jak będę miała kiedyś okazję u kogoś, może u mojej mamy nawet to sprawdzę, że wydaje mi się, że tutaj te jakby krawędzie po bokach są nieco węższe, że ten ekran w środku, jakby wiecie, ten do czytania jest szerszy, więc może one minimalnie się różnią. Z tyłu widzę, że jest wykonany tak samo, też ja już z zimnymi rękami i w ogóle podotykałam, więc już go ubrudziłam i odznaczyłam paluchami, ale zaraz założę etui. No i zaraz się wezmę za konfigurację, tylko nie wiem, czy jego trzeba najpierw naładować. Pewnie trochę go trzeba podładować. No, troszeczkę tak jakby świeżej wygląda niż ten poprzedni. Dobra, etui mam takie. Wzięłam niebieskie. Wzięłam niebieskie, bo było do wyboru tylko czarne. Chyba nawet różowego nie było. Czarne, czerwone i takie niebieskie. Stwierdziłam, że wszystko mam zawsze czarne, więc dla odmiany wezmę coś kolorowego i wzięłam taki jasny niebieski. Ale musiałam kupić etui, dlatego że jak miałam kiedyś pocketbooka, to ten tył tego pocketbooka był wykonany chyba z jakiegoś innego materiału i on w ogóle się nie rysował, ani nic się z nim nie działo, a widziałam, że na Kindlach strasznie się rysuje ten tył, no i też ten wyświetlacz się też bardzo rysuje, więc stwierdziłam, że po prostu etui to jest must have, bo jak go gdzieś rzucę do torby, to on w tych moich rzeczach gdzieś tam utonie, te klucze, jakieś różne pierdoły i tak dalej, wszystko co noszę w torbie, to mi po prostu się zniszczy ten Kindle i porysuje. Tak to wygląda po zamknięciu. O. Taka mała, słodka książeczka. Na pewno będę dzięki niemu więcej, jeszcze więcej czytać niż czytam obecnie, także jestem mega zadowolona. I ja się teraz biorę za konfigurację i może go właśnie sobie naładuję, a później pomyślę, bo w sumie jeszcze nawet nie zastanawiałam się, jaką książkę zacznę jako pierwszą już tutaj na Kindlu. A jeżeli chodzi jeszcze na chwilę, wracając do książek papierowych, to jakoś, jak skończyłam te fiołki, o których Wam mówiłam w poprzednich vlogach, zaczęłam jeszcze taką książkę. Ona gdzieś u mnie leżała na półce w domu rodzinnym. Ja o niej w ogóle nie wiedziałam, nie, moja mama to chyba kiedyś czytała czy coś, bo ja to nawet nie była moja książka, ale po nią sięgnęłam, bo to jest thriller taki, chyba może trochę psychologiczny, taki wiecie, trochę straszny, trochę creepy. Jest tutaj chyba jakaś taka zagadka też morderstwa. No i ogólnie to jest książka Bartosza Szczygielskiego. I mi się coś wydaje, że ja kiedyś czytałam jakąś jego książkę, ale mogę się teraz mylić. No i stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Uwiodła mnie ta okładka, bo jest taka biała, klasyczna, bardzo taka czerwono-biała. Tutaj jest krew na podłodze, jakoś tak, nie wiem, do mnie przemówiła. No i też może niekoniecznie bym ją przeczytała, gdyby nie opis, ponieważ opis jest naprawdę zachęcający. I teraz słuchajcie,
lubiła kochankę męża, nie miała jednak pojęcia, co stało się z jej ciałem. Magda ma idealne życie, przystojnego męża, świetną pracę i piękne mieszkanie, ale za drzwiami sypialni czai się mrok. Świat, który tak perfekcyjnie stworzyła, rozmywa się nagle za mgłą, gdy niewypowiedziane słowa i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jedna kłótnia, jedno uderzenie i jedna noc zmieniają jej życie w koszmar. Ta noc obudzi demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami, które nie przestaną boleć, ranami, które nie przestaną krwawić i pytaniami, na które nie może znaleźć odpowiedzi. I pojawi się ona. No i ja zaczęłam ją czytać jakoś przedwczoraj. Jestem na stronie 130. Wczoraj nie miałam za dużo czasu, żeby poczytać. I może dzisiaj, jak będę już miała czas i skończę się uczyć, to te godzinę, czy tam te pół godziny z tego czasu, wiecie, takiego bloku, co wcześniej Wam mówiłam, że robię sobie takie bloki czasowe nauczenia się na czytanie i tak dalej, żebym mogła robić po prostu wszystko po trochu, a nie tylko, że dzisiaj się uczę i nic więcej, bo chciałabym jednak poczytać i czytać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc może dzisiaj połowę tego czasu na czytanie, tam sobie chyba zapisałam godzinę, poświęcę na tę książkę, no bo chciałabym ją faktycznie jeszcze skończyć. Póki co jest bardzo dziwna, taka nietypowa, chyba nie spotkałam się jeszcze z czymś takim i zastanawiam się, czy ktoś tutaj próbuje zrobić z głównej bohaterki wariatkę, czy ona ma jakieś zwidy, czasami się zastanawiam, czy jest na coś chora, czy ktoś po prostu robi z nią, czy ktoś po prostu robi z niej właśnie wariata. I zastanawiam się, o co tutaj chodzi, ponieważ właśnie tak jak było, nie spoilerując, tak jak było w opisie na tylnej okładce, Magda ma super męża, jest terapeutką, ma fajną pracę i wszystko teoretycznie układa się dobrze, ale z mężem no trochę to małżeństwo im się zaczyna psuć, kłócą się i pewnej nocy on ją prawdopodobnie uderza, ale też nie jesteśmy tego pewni w 100%. Wiemy tylko, że szarpie ją za nadgarstki i ma potem ślady. No i Magda budzi się w zakrwawionej łazience. No a to, co się dzieje dalej, to już jest zupełnie jakiś hardcore po prostu. I na drodze Magdy pojawia się pewna kobieta. Ni stąd, ni zowąd wkracza do jej życia i nagle staje się niby jej przyjaciółką, próbuje jej coś pomóc, ale moim zdaniem jest podejrzana i zastanawiam się, jaki ona ma związek z całą tą sprawą. No ale właśnie nie chcę powiedzieć na razie więcej, żeby nie spoilerować. Może później jeszcze nagram jakiś update, jak już będę gdzieś dalej za połową chociaż i później może jeszcze jak skończę, bo to będzie taki w sumie vlog, reading vlog, taki trochę vlog czytelniczy, książkowy, właśnie tutaj unboxing Kindle i w ogóle, więc no, taki vlog się akurat przytrafił. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać takie vlogi z książkami, jak ktoś opowiada, co czyta, albo na przykład takie vlogi, jakiś tam reading challenge, czytam przez ileś godzin, czytam jakieś serie i tak dalej, więc pewnie też sama będę coś takiego teraz robić, bo mi się to bardzo podoba. A ja sobie teraz idę naładować Kindle i później jeszcze Wam pokażę, jak już go poustawiam i coś może sobie na niego pobiorę, ale jestem mega zadowolona, już po prostu nie mogę doczekać. Wszędzie on się po prostu zmieści, jest leciutki, nie trzeba tego dźwigać, w tramwaju można czytać, na bowiecie można się uwalić po prostu na prawy, lewy bok i nie trzymać żadnej książki, tylko położyć Kindle i sobie po prostu leżeć i czytać, więc no to jest duża wygoda dla takich czytelniczych frików jak ja. Do usłyszenia później. Udało mi się jeszcze pouczyć, naładował mi się w tym czasie Kindle, no i teraz zrobię sobie taką wyczekaną już godzinę czytania, o której mówiłam Wam, że sobie zrobię, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem w ramach takiej nagrody. No i myślałam, że poczytam tego Szczygielskiego, ten trzeci krok dalej, skoro już zaczęłam, ale stwierdziłam, że czytnik chyba wygrywa, więc ja jestem ciekawa, jak się na nim czyta, czy fajnie, czy nie fajnie. Już sobie tutaj wszystko, wiecie, skonfigurowałam i jak na razie mam jedną książkę i to jest, słuchajcie, książka, która jest bardzo popularna w ogóle na zagranicznym YouTubie. Obejrzałam chyba już milion filmików na YouTubie z recenzją tych książek, bo to jest cała seria i ogólnie ta wersja zagraniczna to jest ACOTAR chyba, tak się nazywa.
I widziałam właśnie milion filmików pod tytułem ACOTAR Series, tam recenzja, reading challenge. I że na przykład czytają dziewczyny wszystkie po kolei, wydają swoją opinię i tak dalej. Widziałam, że też mają bardzo ładne okładki te książki. Nie mogłam znaleźć na początku polskiej wersji. Nie przypuszczałam, że to tłumaczenie jest dosyć dosłowne. Polski tytuł to jest Dwór, Ciernie i Róż. I to jest Sarah J. Maas. Mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko. Więc ja teraz przez godzinkę sobie poczytam tę książkę. Nie jest to książka z kategorii, które ja w ogóle czytam, ponieważ nie dość, że jest to romans chyba, z tego co się dowiedziałam z tych wszystkich filmików, to jeszcze to jest chyba fantasy, słuchajcie. A ja w ogóle nie czytam takich książek. I to jest jakiś inny świat podobno i w ogóle... Słyszałam też od różnych youtuberek, że ciężko się trochę w tym świecie połapać i że nawet niektórzy oglądali filmy innych youtuberów a propos wytłumaczenia fabuły tej książki. Więc boję się trochę, że będę za głupia na to, żeby to zrozumieć i wiecie, połączyć te wszystkie wątki, bo jednak żadnej fantastyki i tego typu rzeczy nie czytam. No, ale spróbuję, ponieważ to właśnie miałam w moich produktach cyfrowych na stronie Empiku, więc zacznę sobie czytać to, a tego Szczygielskiego i ten trzeci krok dokończę innym razem, albo sobie poczytam gdzieś później, może w międzyczasie, czy też jutro, bo dzisiaj już jest dosyć późno, a jeszcze będę chciała dzisiaj się dalej uczyć. Więc teraz taka godzina na oderwanie się i lekkie odmóżdżenie. Mam tylko nadzieję, że się chociaż trochę połapię w tym. No i dam Wam znać w trakcie jakby o co tutaj mniej więcej chodzi i czy w ogóle ja będę chciała dalej to czytać, czy jednak przerzucę się na coś zupełnie innego. Także taka nowość dla mnie, próbuję nowych gatunków literackich. Ja chyba mam wrażenie, że się trochę postarzałam i czytam same jakieś, wiecie, reportaże, jakiś rozwój osobisty, trudne tematy, często wręcz takie przygnębiające. A teraz stwierdziłam, że w sumie fajnie by było coś takiego lekkiego przeczytać. No właśnie zwłaszcza, że obejrzałam już tyle filmików i materiałów na ten temat, to stwierdziłam, że sama też chcę sobie wyrobić zdanie na temat tej serii. Znaczy jeszcze nie wiem, czy serii, bo jeżeli mi się nie spodoba pierwsza część, to oczywiście dalej nie będę czytać. Ale jeżeli mi się spodoba pierwsza część, to chętnie przeczytam też następne. Także teraz moja godzinka czytania. Ja odpalam timer równo na godzinę. I odezwę się może później, albo może już w ogóle jutro, czy w jakimś inny dzień. Nie wiem też, czy jeszcze coś będę w tym vlogu nagrywać, czy nie. Także do usłyszenia. Witam się z Wami w czwartek. Wczoraj i przedwczoraj przeczytałam 71% już pierwszej części z serii ACOTAR. I to jest ta książka. Polski tytuł jakoś tak mi nie pasuje zupełnie. Tak się przyzwyczaiłam do tego tytułu i właśnie w filmików w sieci na ten temat. Polski tytuł to Dwór, Ciernie i Róż. I w ogóle też wydaje mi się, że ta amerykańska okładka też jest dużo ładniejsza niż
niż te polskie, no ale czytam na czytniku, więc akurat jeżeli chodzi o okładkę, to mi to tam do dużej różnicy nie robi. Super się czyta na tym Kindle 11. Uwielbiam to, że mogę czytać przy byle jakim świetle i nic mi nie przeszkadza. A co do samej książki już, to bałam się, że ona będzie totalnie nietrafiona i zupełnie nie dla mnie, no bo ja nie czytam, wiecie, takich różnych książek z fantastyki czy romansów, jakoś tak rzadko mi się zdarza czytać tego typu książki. No i myślałam, że to będzie takie bardziej właśnie young adult, albo takie bardziej dla nastolatków, ale no mi się bardzo ta książka spodobała. Wciągnęłam się, mimo że ten świat faktycznie na początku jest trudny do ogarnięcia, o co tam w ogóle chodzi. Nie dostajemy, wiecie, od razu takiego jakiegoś streszczenia czy poradnika, co, gdzie, kto, z kim, tylko tak jakby trochę jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, a tu jest dużo jakichś tam krain, wiecie, stworzeń i tak dalej, świat ludzki. No i tak początkowo było mi trochę trudno się w tym odnaleźć. No i ja się obawiałam, że po jakichś 20 stronach, max 30, to po prostu to odłożę i pobiorę sobie jakąś inną książkę, jakiś non-fiction albo jakiś kryminał czy thriller. Ale jak się zdziwiłam, kiedy chyba po jakichś tam 30-40 stronach wciągnęłam się totalnie. Początek właśnie może nie był dla mnie jakiś zachwycający i musiałam się trochę wdrożyć. Na początku się za dużo właśnie nie działo i tak powoli się rozkręcało, ale w momencie, kiedy główna bohaterka trafia do innego świata, nie pamiętam jak się nazywał ten kraj, Pyryntian, czy jakoś tak, mogę się teraz mylić, więc poprawcie mnie, jeżeli czytaliście tę książkę. I kiedy tam trafia, no i poznaje pewnego księcia, to wtedy wszystko w jej życiu się nagle zmienia o 180 stopni i to, co tam się dzieje, jaka tam jest akcja. Ja nie mam pojęcia, jak to się skończy, szczerze mówiąc. Jestem w szoku, zresztą chyba mogliście widzieć wcześniej moje reakcje na bieżąco podczas czytania ostatnich kilku rozdziałów. No, naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam i myślałam, że nawet jeżeli przeboleję przez pierwszą część, to na pewno nie sięgnę po kolejne. A tutaj teraz widzę, że ja bym po prostu najchętniej nie robiła nic, nie uczyła się, nie wiem, nie jadła, nigdzie nie wychodziła z domu, tylko najchętniej bym się zamknęła, położyła pod kocem i przeczytała całą serię na raz. No niestety nie mogę tego teraz zrobić, ale nie mogę się doczekać, aż będę miała więcej czasu, żeby pozostałe te części z tej serii przeczytać. Nie wiem, ile ich tam łącznie jest. Wiem, że na pewno zrobię chyba z tego osobnego vloga i film, jakby żeby nie zadręczać też innych tą serią, jeżeli ktoś nie lubi czytać albo właśnie tej serii za bardzo nie trawi. Chociaż ja widziałam raczej same pozytywne opinie na temat tych książek. No i tak coś, miałam takie podejrzenia, że właśnie wrócę do tego thrillera Trzeci Krok, chyba on się nazywa, o którym Wam mówiłam chyba w poniedziałek. Absolutnie nie wróciłam do tego, jak na razie, ponieważ no tutaj ta fabuła i ta akcja i ten w ogóle ciekawy styl autorki mnie mega wciągnął, zafascynował i jest to taki nietypowy też rodzaj tej fantastyki, taki bardziej, no myślę po prostu, że osobom dorosłym też się może to podobać, nie tylko nastolatkom, więc no ja jestem zupełnie zaskoczona, jeżeli mam być szczera. I właśnie myślę, że zrobię pewnie taki osobny film na temat całej tej serii, może będę ją czytać tak bardziej na bieżąco i też dam Wam znać, co o tym sądzę. A w tym vlogu postaram się jeszcze dać Wam znać na sam koniec filmiku, co myślę o całej tej pierwszej akurat części, jak już dotrwam do końca, no ale to jak przeczytałam 71%, no to myślę, że lada moment i ją skończę. No i chciałabym też nagrywać właśnie więcej takich książkowych filmików. No, oglądałam się jakichś reading challenge'ów właśnie i jakichś takich różnych filmów z recenzjami, ale też jakieś tam właśnie filmy na temat tego, że czytam tam jakiś gatunek powiedzmy przez cały tydzień albo czytam ileś tam książek z serii takiej i takiej przez tyle i tyle dni i bardzo mi się to gdzieś spodobało, bo myślę, że to jest fajny też sposób na to, żeby przerwać właśnie taki swój na przykład zastój czytelniczy w momencie, kiedy ma się jakąś tam przerwę od czytania, ale też fajny to jest przy okazji challenge. Do tego ustawiłam sobie na Goodreads chyba tam ileś tam książek do przeczytania w tym roku, więc to jest przy okazji taka możliwość do tego, żeby przeczytać tych książek więcej i więcej.
I bardzo mi się takie filmiki spodobały ostatnio. Zresztą one są bardzo jakoś tak relaksujące i też satysfakcjonujące w pewien sposób. Więc tak, moja pierwsza książka z kategorii fantastyka chyba, chociaż nie wiem, czy to jest taka stricte ścisła kategoria, ale no, jakby wszystkie takie były, to ja z chęcią bym sięgała po ten gatunek częściej. Skończyłam pierwszą część z serii ACOTAR i teraz chciałabym się podzielić z Wami moimi przemyśleniami na temat tej książki. No więc tak, do tego momentu, powiedzmy, że do połowy, czy nawet tego kawałka za połową, gdzie już byłam tam 60-70%, mega mi się podobało. Troszeczkę mniej podobało mi się zakończenie, ale to dlatego, że chyba już chciałam się szybko dowiedzieć po prostu, jak to się skończy. I już nie przywiązywałam takiej dużej uwagi do tego, co tam się faktycznie dzieje. I na pewno sięgnę po drugą część i dokończę faktycznie tę serię, bo jestem zafascynowana i tak jak mówiłam wcześniej, zrobię osobny film dotyczący całej tej serii. Ale co mogę powiedzieć na ten moment, to na pewno to, że autorka ma, no nie wiem, ma coś takiego w sobie, ten jej styl pisania jest taki, że po prostu chce się przewijać dalej i dalej i dalej i jakoś tak człowiek w ogóle nie zwraca uwagi na to, co się dzieje wokół niego i po prostu ja przepadłam, nawet nie wiedziałam, która jest godzina, po prostu siedziałam i czytałam jak jakaś taka, wiecie, opętana. No i ogólnie to ja bardzo podziwiam za w ogóle wyobraźnię i myślałam, że będę w stanie coś przewidzieć, jak to się później zakończy, ale no pomyliłam się w tych swoich założeniach i nic z tego się akurat nie spełniło, ale myślę, że to dobrze, bo pozytywnie się zaskoczyłam i też no miałam więcej frajdy dzięki temu. Odnalazłam się w tym świecie. Faktycznie już później wiedziałam, o co tam chodzi, kto, gdzie, skąd, na jakiej zasadzie to działa. Także nie miałam z tym jakiegoś większego problemu i też w ogóle oglądałam taki filmik na YouTubie, gdzie jedna dziewczyna polecała nawet zacząć swoją przygodę z fantastyką. Też między innymi od tej serii, ze względu na to, że tutaj ta polityka i ten świat nie jest jeszcze aż tak bardzo zakręcony, jak w niektórych innych seriach tego typu. Trochę mało było tego romansu w tej części, mam wrażenie. To znaczy on był, ale nie był taki, ta książka nie była taka nasycona faktycznie tym romansem, ale z tego co słyszałam, druga część taka podobno jest. I słyszałam właśnie, że większość osób się zachwyca akurat tą drugą częścią, nawet bardziej niż pierwszą, że podobno jest lepsza niż ta pierwsza, także już muszę sobie niedługo pobrać kolejnego e-booka na Kindle. Zastanawiam się, ile dać gwiazdek tej książce, jeżeli bym musiała ją tak ocenić stricte od 1 do 5. No i zastanawiam się pomiędzy 4 a 4,5, bo czy to była faktycznie piątka? No może i nawet bym dała piątkę za to, że mnie tak zaskoczyła, ponieważ jakoś takie miałam uprzedzenie i myślałam, że ona mi się nie spodoba i nie spodziewałam się, że w wieku 24 lat będą mnie obchodziły jakieś takie tematy, fantazy i taki zaczarowany świat. A tutaj jednak faktycznie ja przepadłam i będę czytać dalej i myślę, że stanę się fanką tej serii. Myślę, że sprawiedliwie będzie dać jej takie 4,5. No, nie mogę się doczekać drugiej części. Jeżeli ona ma być lepsza, no to już w ogóle super. A propos jeszcze pozostałych książek, to też pojawią się nowe filmy. Myślę, że właśnie chcę więcej robić takiego kontentu książkowego, jakiegoś takiego booktuba, jak to mówią. Fajna lektura, bardzo interesująca, pobudza na pewno myślenie. Jest w ogóle napisana w pierwszej osobie i my widzimy cały ten świat oczami głównej bohaterki. Dajcie znać, jeżeli czytaliście tę serię albo w ogóle którąś z tych książek, albo może polecacie mi coś ciekawego do przeczytania i myślę, że na tym sobie już zakończymy ten film, ponieważ wydaje mi się, że wyszedł bardzo długi i do usłyszenia niedługo w kolejnych vlogach.